Cześć, witam serdecznie w nowej odsłonie, nowej gry. Tym razem chciałbym Wam zaprezentować coś mówią na to, że to jest symulator, ale to w sumie nie wiem, czy nazwać to symulatorem. Może podobne, symulatoro-podobne, taka gra Steel Beast, Armored Fist, czy tego typu inne gry. Tam bardziej chyba jest pokazane, bo w którejś z tych gier jest widok z wnętrza po prostu wieży, tak? Można wcielić się w konkretną osobę, członka załogi, dowódcę działonowego i te gry może bardziej tak nawiązują do jakiejś tam symulacji realizmu, bo siedząc na stanowisku na przykład tam dowódcy, no to trzeba operować tymi wszystkimi tam przyrządami, nie? Co w środku tam są, służą do sterowania stanowiskiem w czołgu danego załoganta. A tutaj w sumie nie wiem, no bo jest tylko taki ogólny zarys, no i tyle, nie? Także trudno chyba to nazwać symulatorem, ale z tego co wiem, orientowałem się, to fizyka w tej grze jest ok. Odwzorowanie oczywiście modeli czołgów z lat okresu zimnej wojny, tak? Bo tutaj mamy ten okres, zarówno ze strony natowskiej, jak i Układu Warszawskiego. Sami zresztą widzicie, jak tutaj w tle leci teraz takie intro, pokazuje nam właśnie czołgi typu T-72, wszystkie wozy opancerzone, tak, typu BMP, ciężarówki typu ZIL, Ural i tego podobne, tego typu pojazdy tutaj występują. No i mamy do czynienia co? No, z bitwą, głównie z bitwami pancernymi, nie? Po stronie natowskiej oczywiście też wozy bojowe, jak i czołgi. No tutaj widać teraz stronę Układu Warszawskiego, czołgi typu BMP, BRDM-y, ZIŁ-y, tam Urale, tutaj 5-5 stoi, nie? Widzicie, BWP-y różne, nie? No. No dobra, to włączmy. Ja generalnie trochę pograłem w tą grę, jestem zadowolony z tej gry. No, odzwierciedlenie w ogóle samych celowników, jak spoglądamy na przykład przez widok dowódcy albo działonowego, no to jest odwzorowanie tego jest dosyć przyzwoite, nie? Dobra, i mamy szybkie akcje, mamy kampanię, tak? No tutaj tam wiadomo ustawienia. Ja na przykład lubię grać w... Tutaj mamy dosyć sporo tego, bo możemy sobie różne mapki wybierać i różnego rodzaju scenariusze. Tutaj mamy opis sytuacyjny dla każdej z misji. No i możemy sobie tam względem własnych jakichś tam predyspozycji na tyle, ile dysponujemy umiejętnościami, bo są trudne dosyć misje, czy szybkie takie rozgrywki. Możemy sobie wybierać, nie? Poziom taki. Dobra, zastartujemy. Ja oczywiście najbardziej lubię grać stroną natowską. Bardzo przyzwoite czołgi, głównie M60, no i M1A1. Now
Unicestwione, nie? Kopcą się. 3 strzały. Bardzo szybkie namierzanie celu. To jest Abrams, nie? To jest Abrams. I w sumie, jak jedziemy, to słuchamy komend dowódcy czołgu, bo on lokalizuje i warto od razu użyć właśnie przycisku, tutaj jest akurat spacja domyślnie, który nakierowuje lufę w kierunku celu, tego, którego on zobaczył. To jest bardzo pomocna funkcja, w sumie w normalnym czołgu też to tak jest, że dowódca lokalizuje cel, przekazuje go działonowemu, ewentualnie on też jest w stanie namierzyć taki cel i po prostu działonowy już zajmuje się resztą, czyli neutralizuje. Dowódca obserwuje i wybiera cel, wtedy przekazuje ten cel działonowemu, działonowy dokonuje zniszczenia. I tak to działa. Ten pojazd tutaj, zobaczcie, on został trafiony, ale tak jakby jemu nic się nie stało. Nie wiem, czy to, bo to jest wczesny dostęp tej gry, czy to są jeszcze niedociągnięcia, czy po prostu, no wiecie, pocisk przeszedł. W sumie wszyscy w środku nie żyją. Nie ma jeszcze takich tekstur typowo na jakieś tam rozerwane blachy i tak dalej, ale mam nadzieję, że jak ta się gra rozwinie, to będzie to zrobione, że będą to fajne efekty. W sumie i tak tutaj są fajne efekty, bo bardzo fajnie widać właśnie, jak są blow-upy, te pożary właśnie też fajnie wyglądają, jak są detonacje amunicji. Naprawdę, zobaczcie. Także tutaj, no, ten dym, nie, te płomienie, a jeszcze są detonacja amunicji. Jak może uda nam się 5-5 trafić, to zobaczycie, jak jest właśnie, robi się blow up. Zobaczymy sytuację. Jesteśmy tu, dobra. W sumie
wyjdziemy trochę na górę. Trzeba uważać, bo to jest tak naprawdę wersja... To jest tak naprawdę wersja M1A1, czyli ten czołg, on nie był jeszcze taki... Jest, widzę cel. Wieża w tamtą stronę. Widzę dwa cele, zobaczcie. Jest. Odległość ognia. Jest trafienie. Dwa trafione. Musimy obserwować właśnie przez taki zwykły podgląd dowódcy, ale możemy też obserwować poprzez... Aha, musimy sobie... Zobaczcie, mamy teraz właśnie taką sytuację, gdzie musimy przeładować, bo z zasobnika pobrać nowe... Jest. 11 plus 1 w lufie. Przeładowaliśmy sobie magazyn. A ja nie ten przycisk. Ok. W sumie tutaj najlepiej atakuje się właśnie podkalibrowymi. Najlepsze efekty zniszczenia są z pociskami podkalibrowymi. Hity też robią robotę, ale, to już nie to. Nie to. Najlepsze pożary i odskoki wieży w rosyjskich czołgach to są poprzez trafienie pociskiem podkalibrowym. Trochę się schowamy tutaj wśród tych drzew. Nie chcę się tak odsłaniać, bo jak wyjadą 5 piątki, one są dosyć szybkie, a 3 czołgi potrafią narobić roboty. O, musimy się wycofać. Teraz mamy z kamery, biorę właśnie... Atakują nas chyba... Musimy sobie włączyć te... termowizję. Jest, widzę go. Widzę go. Trafienie. Trafienie. Nie trafiłem. Za szybko. Trafienie. Za szybko jednemu. O, ten jedzie się pali, zobaczcie. Poprawimy mu. Dobra, jest. Jest nasz. Co z tamtym celem? Poprawimy mu. Dobra, już po nim. Jest taka dziwna animacja. Zobaczcie, te kółka tak dziwnie reagują, ale... Ale to nic. On jest unieszkodliwiony. Możemy go ostrzelać jeszcze z 7,62. Dobra, przełączamy na 105. Jest, płoną. Zobaczcie.
jedzie po prostu i płonie. Ten też już ma dosyć. Sam się stacza z górki. O, tam ładny blow upik się robi. Amunicja detonuje. Cały czas amunicja detonuje. Jedzie siłą rozpędu. Ten też tutaj się stacza. No to jest koniec, nie? Dobra. Dobra. Zobaczymy, jaki tu... Wiecie co, bo ja nie jestem pewny... Free Camera F3. No, w sumie fajny widok. Taki trochę World of Tanks, nie? Ale w innym wydaniu. Powinniśmy zniszczyć jeszcze tutaj, z tego co pamiętam, to powinny być... Zobaczcie, jak się... Ja nie daję gazu w ogóle. Zobaczcie, jak fizyka działa, jest z górki, ten czołg sam się toczy. I dopiero po chwili sam się zatrzymuje, nie? Dobra, mapka. No, czyli musimy gdzieś jechać tam prosto. Tam pewnie będą czołgi. Zobaczymy, F2, F1, nie, free camera moves, sadem. F6. Poczekajcie, jeszcze raz. Pojeździmy trochę tak. Nie mam pojęcia jeszcze, jak tutaj się przełącza to. Próbuję jakoś, ale nie za bardzo mi się to udaje. To zostańmy przy takim widoku. Też jest fajnie, bo widać czołg. No, drift. Pozostanę na linii drzew, żeby w razie czego się schować. W tym czasie obserwować przedpole. Oho, ktoś do nas strzela. Szybko. Są chyba 5 piątki. Tak, coś widzę. Termowizja. Nie widzę. Szukam ich. Tu coś widzę chyba. Tu coś jest. Zdajmy termowizję. Tak, widać ewidentnie. Dobra. Odległość do celu ognia. Ale ktoś z tamtego kierunku strzelał. Ktoś z tego kierunku strzelał. Termowizja. Muszę przeładować trochę tych... Zobaczcie, teraz właśnie jest pokazane. 12 sekund przeładuję sobie z magazynu zewnętrznego.
Dobra. Muszę się przeładować, wtedy będę miał większe możliwości. Dobra, już jest za zasłony. Naprzód. Coś mi się tutaj stało, że po prostu nie mogę teraz. O. Aha, bo mam tego ładuję sobie i nie mogę wtedy obracać wieży, jak ładuję z magazynu. Manewru. Dobra, zatrzymam to. Zatrzymam to, dobra. Teraz mogę. Jadę powoli. Dobra, użyjemy termowizji. Tam coś jest, ale one płoną. To nie są nasze cele, których szukamy. Gdzie jesteśmy? Na mapie jesteśmy tu. Dobrze, czyli gdzieś tam przed nami. Dobra. Podjedźmy. Jestem trochę ostrożny, ale to jest wskazane. Cele gdzieś będą tutaj, według mapy. Spodziewany oczywiście, taki spodziewany kontakt na przeciwnika. Można szukać termowizją, ale... Okej.
Jest, chyba coś widzę. Widzę. Raz poprawiłem podwierzę, odległość ognia. Jest, płonie. Zobaczcie, jest pożar, jest pożar. Ognia, jest, wieża odskoczyła, zobaczcie. Łup, o Jezu, o Jezu, o Jezu. O Jezu, co tu się nie wyrabia. Oh my god. Ole detonacja, ale detonacja, ole detonacja. Jeszcze tego jednego muszę. Ognia. Jeszcze raz, popraw. Nie mogę, na hity muszę zmienić. Nie. Jest trafienie. On już nie żyje prawdopodobnie chyba. Jest. Przebiło go. O tamte nadal detonują. Jest, 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 płonie. O tamte jak detonują, zobaczcie. Wow, wieża. Tak jest, to są ruskie czołgi. Oh my god, oh my god. O, amunicja. Puff. Coś pięknego, coś pięknego. 440, 442 metry. Odległość. Zobaczcie. Ale się kopci. O, jeszcze, patrzcie. Puff. No dobra, podjedziemy tam. To jest koniec misji. Naciskając przycisk End możemy sobie wszystkie strzały i trafienia, znaczy wszystkie strzały możemy sobie przeanalizować, skąd padły, pod jakim kątem, jakie wyrządziły szkody. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Chcę jeszcze tylko się przyjrzeć. Strzela. Pciąg, pciąg, pciąg. Zobaczcie teraz, wezmę ten end. O, widzicie? I tutaj mamy strzały. Tak, podobnie jak ktoś gra na przykład w War Thundera, to też coś jest takiego podobnego, nie? Czyli stamtąd padł strzał i tutaj go żeśmy trafili. No i mamy pod spodem opis, jak wsadem możemy sobie tam zmieniać widoki, nie? I tak dalej. No, także słuchajcie. Dzięki bardzo za oglądanie. To był taki pierwszy odcinek. Pewnie go zmontuję, bo robiłem to z takich różnych tam po prostu widoków i tak dalej. Omawiałem trochę inaczej na początku. Spróbuję tam chyba to zmontować. Mam nadzieję, że wam się takie pierwsze koty za płoty podobały. Mam nadzieję, że zaprezentuję wam też kolejne odcinki z innych misji, z innymi możliwościami, z innymi pojazdami. Zaprezentuję w ogóle wam pojazdy. Także traktujcie to, ten odcinek, jako taki trailer. No i tyle, nie? Także trzymajcie się. Dziękuję za oglądanie. Cześć, na razie, do zobaczenia. Do usłyszenia.